Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. To jest odcinek numer 1. Słuchajcie, miałem nagrywać tylko My Team. Miało to być tylko My Team u mnie na kanale, ale po wielu, naprawdę wielu komentarzach dotyczących kariery jednego zawodnika, którą chcielibyście zobaczyć w moim wykonaniu, tak jak to było dawniej, postanowiłem, że co wybrać? My Team czy jeden zawodnik? Nie no, nagram wam jedno i drugie. Tak jest, nagram dla was i to, więc My Team będzie też jeden zawodnik. Jeszcze nie wiem, jak to ułożę w planie tygodnia, ale na razie ciśniemy sobie. Ustawiłem tu wszystko, zaczynając od początku. Point guard, czyli rozgrywający. To jest ta sama pozycja, na której grałem ostatnio. Na niej się czuję najlepiej, najbardziej lubię rozgrywać, jeśli chodzi o NBA. No i tak to też zostanie, nie zmieniam mojego stylu. Play style, czyli specjalista od 3 punktów, to chyba nikogo nie dziwi, kto oglądał mnie dawniej. Wzrost 6,1, tyle samo wzrostu i tyle samo, tak, o tak ma dokładnie Rondo ustawione, więc z numerem 9 też gram, jak Rojan Rondo from Boston College, prawa ręka moja lepsza, dominująca ręka podczas wsadu, prawa oczywiście, rocznik 9,1, tutaj sobie tego już nie zmieniałem, więc przejdźmy dalej do kolejnych ustawień, także dzisiaj taki trochę informacji, taki rozpoczynający to wszystko odcinek. Mam nadzieję, że nie trafię do Utah, bo się w... Tak, chcę rozpocząć moją karierę. That's what I'm talking about. So, fight. Gotta hit that follow through. Come on, man. Come on, let's get one more. Let's get one more. Burn. The NBA is calling me. But I gotta keep working. Gotta keep proving myself. It all starts with me. This is my story, and I ain't gonna let nobody write it but me. My career, my legacy, begins right here, right now. 2K Sports present! Tak jest. Fajnie się zaczyna. Uuu. Nie mogłem chyba jednak opuścić tego trybu, nie? Man, I've been looking all over for you, man. Should have known you'd be here. Yo, man, just putting in some work. What up, man? This is what's up. Bam! Yo, is that what I think it is? The NBA Rookie Showcase, New York City, baby! That's the shot we've been waiting for. Oh, my God, man. Just one step from the NBA. Hey, look, man. This is exactly the shot we needed, man. You bring it in the showcase, and you are guaranteed to go in the first round, man. Guaranteed. Yo, you know I'm be ready, man. That's why I've been out here for the past 2 hours putting in this work. Yo, man, this is what I've been fighting my whole life for. Hey, man, you earned it. You deserve it, man. You about to light up the stage and play your way right to the big show. Yo, man, you just trying to get that fat agent's fee, man. Hey, whoa. Look at me, dawg. Look at me. You know it ain't got nothing to do with that. I'm saying this because I'm a fan, man. I believe in you. All right, man. I'm feeling you. Well, look. I got 3 weeks to get out there and do my thing, so why don't you roll out? Let me get back out here and do what I do best. Hey, unless you want to hang around Shaq's and balls, do what you do best. Oh, that's a low blow. Especially since I remember a certain city championship, huh? Will yours truly save the day when you went out with foul trouble? Yo, man, that was the sixth grade, man. I'm a hero. All right, man, I'm gonna give you that one. All right, man, yo, I'll catch up with you later, all right? I got some calls to make, including planning our trip to NYC, all right? Hey, don't burn yourself out now. We need you fresh. Ain't happening, man. I was born for this, man. I'm ready. No cóż, dostaliśmy zaproszenie na Rookie Showcase.
Oj, to będzie dobre. Już mi się podoba to. O cholera. News, okej, okay, mamy newsy. Tu mamy 2K nawigację. My player dressing room. Zobaczmy, jak to wygląda. Mamy tutaj buty. A, wszystko możemy sobie wybrać. Koszulę. Nice, podoba mi się to już. Player upgrades. O, a tak, oczywiście zaczniemy od tego. to będzie fajne, to będzie fajna przygoda, mam nadzieję. Dobra, team park. Okej. No to exit. Czyli tu się zapisuje, okej. Dobra, to zaraz wracamy do tego, tylko niech się nam to zapisze. Updating my player account, please wait. Zaraz sobie zagramy to Rookie Showcase jeszcze, no bez tego was nie mogę zostawić w pierwszym odcinku. Tylko niech mi się to wszystko wczyta. Powiem wam, że jest spoko. Będzie co robić. Moja kariera, wróćmy. Wróćmy do niej. Powiem wam, że naprawdę zastanawiałem się, bo wiele ludzi pisało, żebym rozpoczął na innej pozycji, ale nie, no. Jednak point guard, czyli rozgrywający, to jest to, co lubię najbardziej. Tak samo miałem zacząć w NFL, który nagrywam, ale tam jednak to inaczej wygląda, więc postanowiłem, że w NBA zostaniemy przy starym, dobrym point guard, tym bardziej, że wiem jak to. Dobra, idziemy do szatni, przebieramy się i pora to zrobić. Hey, how you doing? Ready to get out there and show them what you made of? Yeah, ready as I'll ever be, coach. Look, I don't need to tell you this is a huge opportunity for you and everyone else playing this game. You make a good impression, you'll be a lock for the first round. Don't get ahead of yourself. Right now, just focus on playing your game and showing everyone what you can do. Oh, most definitely. But hey, listen, coach. How much run am I gonna get out there tonight? I mean, I know I gotta show off my skills, but I gotta be on the court as much as possible to make that happen, you know? Listen, don't get distracted thinking about minutes. Just be ready when your name is called and take advantage of every second you get out there. You got it? Yeah, I got you, coach. Now, I want to talk to you one more time about Jackson Ellis. You guys play the same position, so you'll be matched up for most of the game. Scouts will be watching the two of you closely to see who'll make the better pro. I can tell you firsthand, he's not a player you want to take lightly. You up for the challenge? Please, Ellis can't hang with me. He's gonna make me look better in front of the scouts. Easy money, if you know what I'm saying. Confidence is good, but don't say I didn't warn you if Ellis starts making you look silly out there. We got a game to play. See you out on the court. Tak jest, dokładnie tak powiedział. Mamy mecz do rozegrania i teraz pora na ten mecz. Hey man, you ready for this? What's up, Jackson? Yeah, I'm ready. I didn't expect to see you till we got out on the court, though. Yeah, well, it looks like they're gonna have us matched up for most of the game, so I just wanted to let you know I ain't gonna be taking it easy on you. Not expecting you to, man. This is a big night for both of us. Hey, man, I've seen enough of your game to know that me and you are gonna be competing for the same teams. So we just gotta go out there, do what we do best, and see how it all plays out, you feel me? All right, take it the easy way out then. You might not want to do that on the court though, or I end up owning you out there. Hey, how's it going, Jack? I think they're ready for you out there. Oh, this is your agent. Good luck with that, bro. Oh, wait, hold on. Don't let him get in your head. Hey, focus on the game. Kutas. Ale mam minę. Okej, I'm cool. Yeah, I'm cool. Yeah, you right, thanks, man. Remember, man, I'm always look out for you, alright? Dobra, dawaj mi tego.
ziomka. Pociśniemy to, co... Aż się sam zacząłem denerwować, żeby dobrze zagrać. Here comes the boom. This is your dream now. Się nie bujaj. From New York, it's the NBA Rookie Showcase game, featuring some of the hottest basketball talent from around the world, as they will put on a show to try to punch their ticket to the NBA. It's the first step towards what could be an amazing NBA career. Anthony Bennett out of UNLV has tremendous athleticism, but the question remains, can he bang with the skyscrapers in the NBA? Victor Oladipo, one of the strongest wings you'll see. He just oozes athleticism. The former Hoosier can finish inside and lock down anyone with his defensive skill set. Otto Porter Jr., the Georgetown Hoya, who can give you a little of everything and do it with good size out on the perimeter. A very composed shooter from outside. Cody Zeller, the stat sheet stuffer extraordinaire from Indiana, knows how to produce. An agile seven-footer who can simply explode in the post. Alex Len, the tower of amazing physicality. He has the potential to be an instant impact player down low, right out of the gates. The NBA All-Stars of tomorrow are up next, live from New York. Oh, cholera. No to się zacznie. Dobra, trzymajcie kciuki. Rookie Showcase przed nami. Hi everyone, this is Kevin Harlan alongside Steve Kerr and Clark Kellogg. And Kevin, you know, this is a game I always look forward to. I mean, there's excitement and anticipation. There's such a great concentration of young talent. Dobra, żebym tylko rozgrywał dobrze, bo to jest mój pierwszy mecz ogólnie na playu i mylą mi się te przyciski dalej i trochę boję się tego. Ale dobra. Trzeba po prostu grać swoje. Pamiętać to, co było dawniej. Nie robić głupich, ryzykownych podań. Dobra, ziomki. Pierwszy kontakt z piłką. Trzeba to dobrze zacząć. Proszę. Tak jest, zaczynamy od asysty. Time for you show this couch when you're made of score at least 10 points this quarter. Okej. Ciśniemy. Skupiam się na asystach, bo za to najbardziej można punktować, jeśli chodzi o point guard, czyli rozgrywającego. Strata i turnover. Kurde, nie, źle. Czasem możecie mieć takie przerywanie dźwięku albo czarny obraz i to jest dlatego, że Avermedia się chrzani podczas nagrywania NBA. To jest najgłupsze, co może być. No. Niestety. Szkoda tej straty. Co oni zrobili? Nie. Dobra, mam piłkę, jest okej. You're talking about guys that really entered the league with a bang. I mean, you got to add in Jared Sullinger to the list. Because proszę. Asysta numer 2. Tak jest. Dobre to było. Muszę czekać na podwajanie krycia. Personal foul, nie mój, na szczęście. Tego już nie trafili. Tu mi ucieka. A zmiana krycia, fuck. Dobra, spokojnie, gramy swoje. Dobra,
your opinion of a player. He's zablokowany, zostałem. Barnes passes to Houdini. On the clock. There's Beal with the three. Tak! Ale weszło i znowu asysta, numer 3 tym razem. Ale rozdaje te asysty. The feed now to Oladipo. Takes a three. There's the bucket. Good. Fuck. No i tracimy prowadzenie. 9 do 8 jest. He's putting it on display, guys. Getting buckets right and left. Czemu tą trójkę tak cisnąłeś? Wiem, że miałeś miejsce, ale mogłeś coś jeszcze zrobić, spokojnie. Koleś. Tutaj, graj. No nie rzucajcie tych trójek tak jak pojebani. Ja lubię trójki, ale cholera. Ja mówię, że to mój koleś będzie. Bad call. Kurde, zły rzut, fuck. Ocena C plus spada. Ajajajaj. Szkoda. A im siadło znowu kolejna trójka, mamy 12 do 8. Chcą się chłopaki pokazać, nie mogę tego przegrać. Nie rzucaj tych trójek, kurde. Ja jebie, co się chłopak uparł na te trójki. Krycie. Jest, ładnie. Ładnie. 12 do 10. Jeszcze dwa punkciki, panowie. Cztery minuty do końca. Ten odcinek pierwszy może być trochę długi, bo jednak to wszystko zajmie dość sporo. Hardaway for three, and that one's good. Hardaway has got six. Tell you what, he's making a statement out there. He's highly regarded, and rightly so. I mean, you can just see the potential. Houdini passes to Plumlee. Here's Houdini. He's guarded by Ellis. And Plumlee kicks to Barnes. Clock at six. No, ziomuś. Good ball movement, ale to nic z tego, asysty nie ma. Próbowałem, ale zmasakrował mnie. Dobra, jedziemy dalej. 17 do 10, trzeba to odrobić. Ładnie. 17-12. Ellis kicks to Oladipo. Oladipo off the pick from Ellis. Oladipo misses. Pięknie go powstrzymali, pięknie. Nice little two-man game there. And it wouldn't surprise me to see them go back to that the next try. Co oni mają z tymi trójkami, no? It's not been an easy quarter for him, at least offensively speaking. And it's Ellis penetrating. Ale to rozegrali. Dobra. 2:23 do końca. Jedziemy z tym. No w końcu asysta. Ale co im podam, to od razu rzucają. Czwarta asysta, jest dobrze. Dobra, idziemy z kontrą. Spokojnie, panowie. No i znowu rzucę trójkę, ale trafił. B minus. Ho, ale mu sypło, kurde. Widać, że mój zespół, bo trójki już cały czas próbują. On
To mi dali do krycia gościa. Zbierać, walcz pod tym koszem. Dobra panowie, spokój, ustawcie się. Spokojnie. Nie, trójek to ja na razie jeszcze nie będę mógł rzucać tym zawodnikiem. A spróbujemy wjechać pod kosz następnym razem zamiast trójki. Oj, mnie przepycha. Tutaj, ziomuś. A, to już sam wejdzie. Co on chciał zrobić? Nie wiem, ale jest dobrze, 5 asyst. Ocena B minus, na B żebyśmy wskoczyli, to będzie spoko. 19-19 i końcówka pierwszej kwarty. I co mamy? Mamy faul na 6,8 sekund przed końcem, więc będziemy mieć jeszcze piłkę. Będzie 21-19 pewnie. Tak jest, 21-19 i mamy 6 sekund. Proszę. Szkoda, ale dobre pierwsze podanie. No szkoda, że to nie wyszło. Dobra, przed nami kwarta numer 2. No i ciśniemy. 5 asyst na moim koncie. O to chodzi. Blokuj. Kurde. 23-19. Tu. And you know, by the way, guys, I love the fact that this game is being held right here in New York. Ależ podanie! Jo! Ale wyszło, zakręcił, wziął dwóch na siebie. Pięknie. Nice. Źle wyskoczyłem. Za późno. Popularity over the last few years and decades, no shortage of opportunities to get to learn about the league and what all of the teams are doing to try to up their chances. Jedziemy, gramy swoje cały czas. Michael Carter Williams, a 6'6 point guard out of Syracuse, very athletic, able to get into the lane and finish inside. Just has to improve his jump shot. That was his shortcoming at the collegiate level. Now here's Waiters. Ale kombinuje. 2 plus 1 akcja? Nie wyszło, szkoda. Ciekaw jestem po prostu, czy dostanę cały mecz do grania, czy nie. Oby. A nie, jednak nie. Minuta 46 do końca, 41-35 przegrywamy. We need to finish this quarter strong and... Tu. Wjechał ładnie. 37-41. Ale wjebał. To było mocne. Nie, strata, fuck, i uciekłem z B minus. Jest błąd. Miało być ładnie, a niestety muszę to naprawić teraz. We'll soon find out, Kevin. Always great to hear from you, Doris.
Houdini passes to Plumlee. Six to shoot. They get it back. Blocked. And it ends up out of bounds. Kurde. Patrzcie, no jedną akcją mogłem sobie zepsuć aż tak ocenę. And the pass to Houdini. The three. Plenty of pressure in a game like this to impress. He has trójki tu nie wchodzą. Everybody's in the same boat here. The open shot, Ellis. Nie, 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 nie mogę tego tak zepsuć. Idziemy dalej. Their plan is one. I mean, they're like a symphony. Everybody in harmony and in beat and in rhythm. Five straight baskets now. Yes. Szkoda, że nie asysta, ale spoko. 47-39. Mount the comeback. Oh, szkoda. No i mamy przerwę. 47-39, 8 punktów straty. Jest ciężko, jest ciężko. Powiem wam, że muszę naprawić, żeby było na B. Nie może być B minus, tylko chcę na B i na A minus wejść w tym meczu. To jest takie moje założenie. Draft stock, lecimy w górę. Needs to crash the board more in 2.5. Needs to score more. Muszę rzucić więcej. Czyli muszę więcej rzucać. No okej, okay, no spróbuję. Dobra. And you know, never too late for these young prospects to make a great first impression. Yeah, still time to show them something, open some eyes, and you know, that's what they're here to do. On the floor for the Stars. Ellis is out there with Oladipo. Then there's Hardaway. Then it's Jared Sollinger. And it's Davis at the four spot. You know, one of the things I noticed this year on my way into the big event here is all the glitz and the glamour. I mean, the arena's decked out, you got vendors outside, the limousines with all the celebrities coming to attend. Tell you what, I'm just glad I'm wearing my best outfit, because otherwise I wouldn't have fit in very well. Yeah, you look sharp. Co oni robią? Sharp as they come, and as we were talking earlier on, the paparazzi and all those other 50 do 11 punktów straty. Dobra, 10. Nie wiem, no spróbuję. Może się uda to odrobić. Oby. Mam taką nadzieję, no ale nie wiem. And the Stars leading by 10. Hardaway dishes to Ellis. There's the bucket good. Nie mogę go powstrzymać. Dobra, to teraz chodź ty, zabawimy się. Here's Houdini. I co? Gdzie jesteś? Wiąż sznurówki, stary. Gramy dalej. Jeszcze nie koniec. Leads trail by 10. Here's Houdini. And here is Drummond. Tak jest, zrobiłem mu miejsce i o to chodzi. To nie jest jeszcze nasze ostatnie słowo. 8 punktów. Gramy do końca, gramy do końca. A moment to check in with Doris Burke. Doris? Hey, Kevin, during that last break, I heard the Elites coach as he addressed his team. He told his players not to spend so much time trying to find the perfect shot. He said, listen, there are no bad shots. Take them when you've got them. He said the other key was going to be their ability to defend effectively in transition. He wants to seriously limit the fast break. Krzyż Elisa, dawaj go tu. Time to make some changes with a good chunk of the second half still to go, Kevin. Kończy się czas, musi rzucać, musi już rzucać. Faulowany. Niepotrzebnie, musiał rzucać już. Kurde, wymusił to tak trochę. Jest pierwszy nietrafiony. Może być 9 punktów tylko straty. Tylko albo aż. No i jest 9. Dobra, pora rozdać jakąś asystę.
commit turnovers when you try to do too much or you force it. They need to focus on making the simple play, good passes, and moving the ball around. Houdini passes to Drummond. No tak, ładnie to zrobiłem, to powinna być asysta. Ellis kicks to Hardaway. Ellis outside. Rejected by Beal. Fast break, here we go. Here's Barnes. That's good. Yes, asysta. Nice, numer 7. Tak, numer 7 w tym meczu. Muszę coś rzucić jeszcze raz, przynajmniej. Oh, out of bounds. Dawać ich tu. And the elites with some changes. Jones checked in for Plumlee, and Deion Waiters subbed in for Beal. Kicks it to Barnes. From six away. Rebounded by Zepsuł to. And the Stars leading by. W sumie każdy się chce pokazać, więc ja się nie dziwię, ale ten odcinek długi wyjdzie, cholera. Sullinger dishes to Ellis. Feeds to Hardaway. He kicks it to Sullinger. Pass to Davis. O, Davis, to Davis tutaj tak nie złapiemy łatwo. 55-46. Here's Houdini. The dish to Waiters. Here's Houdini, guarded by Sullinger. Down to 5 on the shot clock. Dawaj, no graj, 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 rzuć cokolwiek, stary. Zrobił czy nie? A, sorry. Nie zdążył, no fuck, kolej, co ty zrobiłeś? A, nie przeczytałem jeszcze, no świetnie. Zobaczmy. Hardaway. To the right wing, five on the clock. I here's Carter Williams, and he gets the bucket, and it's an 11-point Stars lead. You gotta love the way he's competing out there, making believers out of these team reps. Well, I'm going back to his draft stock. I mean, he might be a guy who climbs up a bit come draft day. Houdini passes to Waiters. Proszę. Tak. Asysta numer 8. Waiters got 11. I 48-57, no ciężko to będzie odrobić. Now here's Carter Williams. He's got 12. Hardaway kicks to Carter Williams. Six to shoot. Here's Olenek. Olenek, kurde, 2 plus 1 czy nie? Mamy 10 punktów dalej, kurde. 11, fuck. Cody Zeller, Kelly. Not long wingspan, so even though they're 7-footers, I think you could slide them over with their skill to that power forward spot. Adams, he's checked in for the Stars. Houdini passes to Valanciunas. Dog! Nice! Asysta numer 9. Ale meczyk. Ale nie chwalmy się jeszcze nie. Trzeba to obronić. Jakimś cudem. He dishes it to Barnes. Now here's Waiters. He's guarded by Adams. Ale wszedł. Ale wszedł. O matko. Wreszcie jedną asystę chcę rozdać. Jeszcze jedną asystę i potem bierzemy się za punkciki. Ellis outside. Passes to Adams. Ellis outside.
That is good. Ellis. Ellis has got 10. He's been one of their more reliable options. Shut him down. Chodź tu, pora na pojedynek, Ellis. Ale dobry rzut był, good shit selection. Nie, Ellis nie. Nie traf. Jesteśmy w dupie. 11 punktów. I końcówka już. Yeah, nobody boxing out. That's inexcusable. Here's Houdini. He's guarded by Ellis. Barnes passes to Houdini. He feeds it to Waiters. Shoots the three. Rebounded by Olenek. Szkoda. And the Stars leading by 11. No i pochwaliłem się i dupa jest z tego. Przechwyt od Ellisa. Proszę. Fuck, gdyby tam jeszcze trójka siadła, to byłoby po prostu idealnie. Dobra, ostatnia kwarta przed nami. Nie wiem, ile dostanę czasu z niej, ale miejmy nadzieję, że jak najwięcej, bo... Dobry mecz, długi odcinek. ...4.43 do końca i 5 punktów tracimy. Może być 7 teraz. And the Stars on offense. They've held a 12-point lead earlier. Houdini is in at the point. Harrison Barnes is out there with Andre Drummond. And there's Bradley Beal. And it's Plumlee in at center. That's the group and the game right now for the Elites. Kicks it to Oladipo. Puts up a three. Kept alive by the Stars. Nie zebrali. O, ja mam Davisa gryć? No dobra, spoko. Now Carter Williams. Carter Williams off the pick from Adams. Oladipo with the ball. Now guarded by Houdini. Proszę. Tak! B plus! Nice! Asysta numer 10. Shoot guys in the league, Steve. There's no question about it. And Sullinger gets to Carter Williams. Six on the shot clock. Nice D from Beal. It's not an opportunity. Jeszcze faulowany. No 3 minuty do końca tego fauluje Andrzej. He's got 14 points and he's also been picking up some nice assists here and there too. Well, he's going to have to continue to play this way, Clark, because this offense thrives on his passing ability and they've got it going right now. The Stars making a switch here. Ellis has checked in. Dobra. Czyli teraz został pojedynek mój i Ellisa. Here's Houdini. Pass to Plumlee. Feeds it to Barnes. To the paint. Here's Drummond. O to chodzi. 3 punkty straty. Jeszcze akcja 2 plus 1. Będą 2? Fuck, nie. Ale 3 punkty straty. Zbliżamy się do nich. 3 minuty do końca. Wow, mało braku, bym go sfaulował. No nie faulujcie ich! O nie, to od nogi. Myślałem. Krycie indywidualne na Ellisa. Chodź tu. Oladipo. 5 punktów. Jeszcze nie koniec. I agree, because as much offense as we saw early, we're seeing even more of it here late. Pass to Drummond. Here's Houdini. He kicks it to Plumlee. I asysta numer 11 chyba, tak.
Pavlovich's job. Being a little slow to react to the ball getting into the paint. Trzy punkty, Jelis naprzeciwko. I think this is when tired legs start to show and the defense can become vulnerable in the low block. Kryć tego Elisa, kryć, bardzo blisko. Jedź tym, proszę cię. Co ty zrobiłeś? To była ta sytuacja, dzięki której mogliśmy ten mecz wygrać. Ja pierdziele, za pierwszym razem nie trafił, miałbym asystę. Trzy punkty. Ludzie, trzy punkty. Ellis zgubił piłkę, ale i tak ją złapali. No i dalej pięć. Nice! I o to chodzi, kolejna asysta i jesteśmy dalej w grze, 3 punkty, minuta do końca ponad. O, fuck. Nie, Ellis, proszę, nie! Tak, jeszcze jeden! Ale zapakował, jeszcze jeden! Do końca! Graj! Pressingiem na niego, mocno. Dobra, wrzucił. Trzy punkty, dalej się trzymamy na te trzy. Byle rzucać i się bronić, konsekwentnie. Ten jest dobry, on sobie da radę. Mówiłem! Stop the man! Punkt. Jeden zasrany punkcik. Jedna obroniona akcja. Zatrzymać Ellisa. Przegraliśmy jednym punktem, ludzie. Co za mecz, słuchajcie, no mega, naprawdę mega, pogoń niesamowita, grałem do końca, robiłem co mogłem. Ocena A minus. No cóż, pora na draft. Chyba już zobaczycie to wszystko w kolejnym odcinku, tak mi się wydaje. Zobaczymy, jak to teraz jest ułożone tam w grze, to wszystko. Bardzo długi odcinek. Bardzo, bardzo. Yeah, man. Yo, just wanna let you know that was a good game, dog. Even though I took care of business like I said I would. Spieprzać dziadu, kurde, ci tą opaskę ściągnę. Yeah, I think we both left it out on the court, though. Hopefully the scouts noticed. Dude, I came to put on a show. That's exactly what happened. Whole world got to see what J.E. can do, baby. Too bad it came at your expense, though. Mi wkurzył teraz. Zamknij mordę, Wąski. Look, the scouts focus on more than just this one game. Hey, hey, at least we know I got you beat in the intangibles department, bro. Whatever, dog. Whatever helps you. Oh, yeah, there's... I'm about to take the NBA by storm, kid. At least you could tell your grandkids that you were the stepping stone on my way to greatness. Oh, looks like. Dobra, idź od tego buraka już. Oh, him again, man. Dobra, ludziska, wracamy do parku i. Widzimy się następnym razem. Zobaczymy, gdzie trafię. Trzymajcie się i piszcie pod spodem w komentarzach. Dzięki za oglądanie tak długiego odcinka. Na razie.
i piona.